sobotę 10 czerwca Iskrzyczyn świętował 800-lecie wsi. Z tej okazji nie zabrakło części oficjalnej i występów. Sama inicjatywa powstała już w 2018 roku. Od stycznia 2022 roku rozpoczęliśmy spotkania z mieszkańcami, z organizacjami. No i powstała taka po prostu myśl, żeby uhonorować tą datę tych 800 lat. Sam pochodzę tutaj 100 metrów od tego miejsca. Urodziłem się, moi przodkowie najprawdopodobniej od 1820-30 roku już tutaj mieszkają. Dalej nie mogę sobie tego przypomnieć. Jest to z nas. Jesteśmy tutaj, jakby to powiedzieć, cieszeniakami z krwi i kości. Nasza historia opiera się na Cesarstwie Austro-Węgierskim, na pozostałościach. Po tym zawsze była tu Polska, zawsze ten język polski był po prostu u nas honorowany. Zawsze tutaj była tolerancja ze względu na wielokulturowość i wielowyznaniowość z Czechami, z Madziarami, ze Słowakami. Także no, ziemia, którą tutaj mieszkamy, prezentujemy, kochamy. I dlatego chcieliśmy to uczcić dzisiaj taką, a nie inną imprezą. Starostwo powiatowe okrzyknęło na jednej z sesji powiatowych rokiem jubileuszowym osadnictwa na ziemi cieszyńskiej, w całym księstwie cieszyńskim czy w kaszteli cieszyńskiej z 1223 roku. No, sam Iskrzyczyn jest malutką miejscowością, mieszka tutaj, jeśli się nie mylę, 714 mieszkańców. Także jest to tereny rolnicze. Centrum Iskrzyczyna jest zurbanizowane po byłym folwarku, po byłych siedlokach, jak to kiedyś mówili, więc jest niegęsto zabudowane. Same centrum, boczne ulice Tarnawa, Czemirów, czy w stronę tam Stromej, tam budynków już jest więcej. Zajmują się przede wszystkim rolnictwem, wypasem bydła ze względu na ciężkie gleby ziemi, piątą, szóstą, bardzo zwięzłe, które, jakby to powiedzieć, preferują tą ziemię do produkcji bydła. Bydła, mleka, bydła, nie trzody ani zbóż. Także generalnie mieszkańcy trudnią się tu rolnictwem, usługami, wytwórczością. Nie posiadamy tu jakiegoś zakładu, jakby to powiedzieć. Ja sam założyłem firmę, ale w Dębowcu ze względu na lokalizację i ze względu na budynki, które tam się znajdowały. Jest też taka historia, że jest szlak Jakubowy. W Siemoradzu mamy kościół rzymskokatolicki z tamtego okresu. No i jest taka też historia, że wędrujący święty o nazwie Jakub, czy Jakub, który wędrował tu tymi terenami, przechodził po prostu i jako święty, czy jako namiestnik kościoła. No jest taka, jakby to powiedzieć, w herbie, na niebieskim tle nieba, postać świętego z laską, który zawsze podpierał się idąc w podróży. Często każdy podróżny wykorzystuje po prostu laskę. W tej chwili będziemy wręczać nagrody dla wyróżnionych, zasłużonych mieszkańców Iskrzyczyna. Będą jeszcze występy dzieci przedszkolaków, dzieci ze szkoły. Jeszcze będzie występ zespołu strumień z pani Antosi Kraszewskiej. Będzie konkurs wiedzy o Iskrzyczynie. Jeszcze będzie rozwiązanie konkursu plastycznego. No i jeszcze będzie Mona Lisa śpiewała pieśni o miłości. No i zwieńczy to wszystko zespół GAB, który zaprosi nas na zabawę taneczną. Dla Portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.